Ziemia norweska. Tak o trasach w Lago di Tesero pisze włoska prasa. I dziś na tych trasach niewiele się zmieniło. Czerwono-niebieska armia nadal wydaje się być nie do skruszenia. 10 kilometrów techniką dowolną. Bieg wyjątkowy, bo bez Justyny Kowalczyk. Na treningu się pojawiła, ale na liście startowej jej nazwiska zabrakło. Dziwnie. Nawet chciałoby się wystartować w tym biegu, ale wie pan, to jest Justyna Kowalczyk i wszyscy oczekują czegoś więcej niż czwarte, piąte miejsce. Zawody oglądała w zaciszu hotelowego pokoju. No nic ciekawego tu siedzieć, zdecydowanie wolałabym biec. I po biegu uczucie to mogło się pogłębić, bo na miejscu trzecim Julia Czekaliowa, z którą Kowalczyk przegrała tylko raz w karierze. Pozycję niżej i to już sensacja, biatlonistka na gościnnych występach Miriam Gessner. Race was okay, it's just a half second missing on the bronze medal, that's a bit pity, but I will try to do it better the next time. Pojedynek o złoto jak w biegu łączonym rozegrały między sobą Marit Bjergen i Therese Johaug, tylko tym razem z innym finałem. Bjergen pokazała ludzką twarz, za piątym kilometrem dopadł ją kryzys. Johaug ani myślała wypuścić tej szansy z rąk. Dogoniła Christine Steyre i ta pomogła jej utrzymać wysokie tempo. Czas 10 sekund lepszy niż Bjergen. I have a dream before this World Championships and that was to take a gold medal, but I know that it's many strong athletes and you know Marit has been the queen. Polki tym razem nieco poniżej oczekiwań. Najlepsza Paulina Maciuszek, 34. Dwie pozycje niżej Agnieszka Szymańczak, a tuż za nią Kornelia Kubińska. Najsłabsza Sylwia Jaśkowiec, 48. W czwartek sztafeta, jutro poznamy jej skład, ale na drugiej zmianie na pewno pobiegnie Justyna Kowalczyk. Dla zawodników przygotowujących się do rywalizacji na dużym obiekcie tu w Val di Fiemme dzisiejszy trening to ostatnia szansa, by poznać dużą skocznię w Predazzo, bowiem już jutro kwalifikacje. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki to czwórka, która wystąpi w kwalifikacjach. Pod nieobecność Stocha i Kota, których trener Łukasz Kruczek zwolnił z treningu, najlepiej z biało-czerwonych skakał Dawid Kubacki. Najpierw 120, później 125,5 metra. Wysoka ocena trenera i w trzeciej serii skakać już nie musiał. Już mam przemyślane te błędy z małej skoczni. I to wszystko jest poprawione, także teraz tylko trzeba będzie skoczyć. Dobrą formę utrzymuje Piotr Żyła, podobnie jak Kubacki po dwóch skokach na odległość 119 i 125,5 metra. W trzeciej serii dostał wolne. Mógł wcześniej pojechać do hotelu, by koncentrować się przed czekającym go startem. Kwalifikacje jutro, trzeba skoczyć normalnie to, co się umie. No i konkurs. W ostatnim treningu nie skakali również Gregor Schlierencauer i Thomas Morgenstern. Formą za to błysnęli Norwek Anders Jakobsen, który skacząc 130 metrów wygrał trzecią serię treningową, i Simon Amann. Szwajcar w drugim skoku poszybował 131 metrów, co było najdłuższą odległością. A oto plan naszych jutrzejszych transmisji. Od 12.40 w TVP Sport bieg mężczyzn na 15 km, a od 16.45 również w TVP Sport kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni.